Czy psycholog transportu może Ci dać termin kolejnego badania, oczywiście psychologicznego, jak dostałeś od niego orzeczenie za jazdę po alkoholu? Orzeczenie oczywiście było ze skierowania od starosty. Dzień dobry, dość często zaglądam na Pana stronę, oglądam filmiki bardzo pomocne. Mam pytanie, na które nie znalazłam odpowiedzi na Pana filmikach. Otóż, czy jako psycholog transportu mogę w uzasadnionych okolicznościach dać klientowi uprawnienia po zabraniu za alkohol ograniczone do roku lub 2 lat? Czy zawsze dajemy bezterminowo? Czy badanie psychotechniczne po odebraniu prawa jazdy może być wykonane poza WOMP-em? Pozdrawiam. Na to drugie od razu odpowiem. Oczywiście, że może być wykonane poza WOMP-em, ponieważ w mojej pracowni to się robi, tylko szczerze mówiąc nie pamiętam podstawy prawnej. I sytuacja nie jest tutaj taka klarowna, jeżeli chodzi o te terminy, bo w przypadku mnie, lekarza, wyraźnie tam w ustawie o kierujących pojazdami pisze, że skrócenie terminu ważności ze względu na stan zdrowia jest po prostu ograniczeniem w prawie jazdy i, że tak powiem, i kropka. I na tej podstawie lekarze z WOMP-u dają swoje orzeczenia do prawa jazdy za jazdę po badaniu za jazdę pod wpływem alkoholu terminowe. Natomiast powiem szczerze, wiedziałem, że psycholodzy nie dają żadnych terminów, tylko albo może uwalić, albo przepuścić. Trzeciego wyjścia nie ma, ale po prostu nie wiedziałem dlaczego, chociaż widziałem orzeczenia i na tym orzeczeniu, które dostaniesz, jest termin ważności. Natomiast im więcej zacząłem się w to wczytywać, to te moje wywody w tej chwili potraktuj jako taką luźną interpretację prawa, jak zrobisz lepszą i udowodnisz, że na przykład te terminy obowiązują, przyjmę to z należnym szacunkiem. Zacząłem to czytać, wchodzisz w jakąś taką pętlę prawną, bełkot jest totalny, ale zacznijmy od treści orzeczenia, które dostajesz za wódeczkę. W wyniku badania psychologicznego przeprowadzonego na podstawie artykułu 82 ustęp 1 punkt 4 litera A, no i jeszcze jest dodatkowo litera B, niedługo dojdzie litera C. I we wzorze jest termin ważności orzeczenia psychologicznego, także aż by się chciało tam szkrabnąć, jak masz przypadek z pogranicza, na rok, na 2, na 3, żeby delikwent wrócił. Natomiast koło tego terminu ważności masz takie 3 asteriksy, 3 kropeczki i zacząłem czytać, co to znaczy w objaśnieniach. Orzeczenie jest wydawane na okres, o którym mowa w artykule 13 ustęp 1 punkt 2 oraz artykuł 16 ustęp 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami. Artykuł 16 ustęp 3 dotyczy chyba tramwajarzy, to rzadki przypadek, natomiast ten artykuł 13 ustęp 1 punkt 2, no przeczytam. Prawo jazdy kategorii C, D, D plus E i tak dalej wydaje się na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, o których mowa w artykule 11 ustęp 1 punkt 2 z zastrzeżeniem artykułu 15. Czyli wchodzimy w durnowatą pętlę prawną i trzeba być tęgą głową, żeby coś zrozumieć. Ale sięgnąłem do artykułu tego 11 ustęp 1. Prawo jazdy jest wydawane osobie, która uzyskała orzeczenie pierwsze A. lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, B. psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem i nie dotyczy to prawa jazdy kategorii AM, AB itd. i T. Czyli z tego wynika, że ten termin to dotyczy, w zasadzie kogo on tam dotyczy, no sam dokładnie nie wiem, ale dotyczy tych z artykułu 13 ustęp 1 punkt 2, czyli dotyczy kategorii zawodowych prawa jazdy. I tak szczerze, no nie ma konkretnie napisane, tak jak dla mnie, dla lekarza, że mogę zrobić ograniczenie w postaci terminowego prawa jazdy, jeżeli mi się zdrowie danego delikwenta nie podoba. No, w WOMP-ach się nie certolą, czasem dają na 15 lat, no ale częściej dają 2, 3, 5. W końcu, no, jak podpadłeś za alkohol, to z reguły jesteś, no, nie jesteś ten dobry. I jakaś taka kara wychowawcza przy okazji w postaci powtórnego badania lekarskiego na prawa jazdy, na prawo jazdy z reguły Ci się należy. Także na tym kończę. Mówię, bełkot jest totalny, nie znalazłem żadnej konkretnej odpowiedzi, że są jakieś terminy, że ten psycholog może skrócić, czy może wydłużyć, czy może tam dać nie wiadomo co. Także czy to jest dobre, czy złe, też mi trudno powiedzieć. Być może części osób by się należało powtórne badanie psychologiczne za rok, za dwa. Natomiast, no, w tym przypadku psycholog, jak widzi, że się gość nie nadaje, to po prostu daje mu negat i sprawa się kończy. Natomiast jeżeli masz jakąś swoją interpretację tej durnowatej pętli prawnej, daj to w komentarzu do tego wideo. No, chętnie przeczytam. Nie mam tutaj patentu na mądrość, natomiast mówię, bełkot totalny. No, mówię, taka to nasza Polska właśnie.